Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na spotkanie z promotorem dobrego zdrowia, dobrego stylu życia, który na Dolnym Śląsku, pod Jelenią Górą, posiada gabinet Studio Zdrowia i Urody, gdzie bardzo serdecznie będę chciał Państwa tutaj odesłać. Już tak, jak widzicie, Andrzej Świętek. Dobry wieczór, witam. Witam serdecznie i myślę, że co nieco przekażemy informacji ludziom o tym, co robić, żeby długo w dobrym zdrowiu żyć. A że troszeczkę na ten temat mam wiedzy, no to dlatego, że tymi sprawami się już bardzo długo zajmuję i parę słów o sobie, więc jestem dyplomowanym biomasażystą, refleksologiem, zajmuję się naturoterapią, przede wszystkim medycyną wschodnią i mam również drugi stopień reiki, a czasami też dla przyjemności i dla co niektórych ludzi, którzy potrzebują pomocy, robię tak zwane seanse muzykoterapii, bo gram na gongach i na misach tybetańskich. Także, żeby być w dobrej kondycji, długo żyć, nie chodzić po aptekach, lekarzach i tak dalej, to niestety, ale musimy sami coś dla siebie zrobić. Zdrowia niestety nie kupimy w żadnej aptece. Nie ma takiej opcji. Każdy z nas na swoje zdrowie musi sobie zapracować. I wiem o tym, bo wiem to z autopsji, że człowiek, póki jest młody, zdrowy, to w ogóle o zdrowiu nie myśli. Tak. Nie interesuje go, co je i tak dalej. Byle było do przodu. I dopiero najczęściej, jak się zdarzają już jakieś problemy zdrowotne, ludzie zaczynają myśleć o swoim zdrowiu i co robić, żeby, no, jak już jest źle, wyzdrowieć. Także jeśli chcemy być właśnie zdrowi i długowieczni, tak jak na przykład moja mama, która żyła tylko 107 lat, to niestety coś niecoś musimy dzień w dzień dla naszego organizmu zrobić. Ja jak rano wstaję, no to najpierw sobie tam robię z 50 pompeczek, gimnastykę, wow, różne tam ćwiczenia na mięśnie brzucha i tak dalej. No i dopiero później jakieś śniadanko i tak dalej. No i teraz już uważam na to, co jem. Nie tak jak kiedyś, że się, co było pod ręką, to się jadło. Albo jak się było w mieście i już czuło się, że mamy jakiś głód, to szło się na kurczaczka zrożna czy gdzieś coś tego, a nie tędy droga do wolności. Obecnie jestem na takim etapie po 7 latach, gdzie znów zaczynam oczyszczać sobie jelito grube, bo chcę się zabrać znów za moją wątrobę. I każdy z nas w swoim brzuszku, w tych jelitach, ma cały ten system autoimmunologiczny, odpornościowy. I tutaj mamy 80% naszej odporności. Jeśli tam jest czysto, jeśli nie mamy kamieni kałowych, złogów i tak dalej, to nasz organizm z każdą bakterią, z każdym wirusem sobie poradzi. Ale jak tam nigdy nie było oczyszczane, no to ten przekrój jest bardzo mały już w jelicie grubym. Jakbyśmy najpierw przystąpili do oczyszczania wątroby, tej naszej przetwórni chemicznej, a nie oczyścili najpierw jelita, no to wiadomo, że z woreczka żółciowego albo z wątroby pójdą kamyki i wtedy nam zaczopuje jelito grube i operacja. Nie powinno tego się być. To powinno się zacząć właśnie u każdego człowieka, oczyszczanie od wewnątrz, od jelita grubego. Bo praktycznie każdy z ludzi się dziennie oczyszcza, ale z zewnątrz. Myje, kąpie, prysznic bierze, ale 90 kilka % tego ludzi nie robi od wewnątrz. A są tanie, sprawdzone metody na wszystkie nasze układy. I każdy właśnie, który mija półmetek, w polskich realiach półmetek to jest około 40 roku życia, ponieważ kobiety statystycznie w Polsce żyją 82 lata, a mężczyźni 78. Czyli
40, wiadomo, to jest mniej więcej półmetek i już wtedy człowiek powinien myśleć o swoim zdrowiu i o profilaktyce, o zapobieganiu. Bonusy zdrowia się kończą po 40. Po prostu żyjemy dzisiaj w takich czasach, jemy takie różne rzeczy, pijemy takie niedobre różne napoje, że niestety z latami sobie zanieczyszczamy cały organizm. I na przykład jak człowiek się źle czuje, idzie do lekarza, no to zazwyczaj lekarz kiedyś to jeszcze tam wagę, wzrost, wywiad robił. Teraz nie, teraz jeśli ma no, temperaturę, to najwyżej zmierzy temperaturę. Czyli jakie objawy są? Tak. I bierze i co robi? Ciśnienie bada lekarz. Jeśli stwierdzi, że jest podwyższone, czyli więcej jak 90 i więcej jak 140, no to co mówi do pacjenta? No teraz trzeba będzie do końca życia brać tabletki. Ale żaden lekarz nie dopowie, że przez te tabletki ten ktoś będzie co najmniej 10 lat krócej żył. O tym lekarze nie mówią. Nie mówią o tym, że te tabletki nic nie leczą, nic nie czyszczą. Tylko trzeba brać tabletki. A że one zawalają nam wątrobę, nerki, o tym cichosza. I gdyby te tabletki rzeczywiście coś czyściły, coś po prostu leczyły, okej, nie mam problemu. Znaczy, przepraszam, żeby sprostować, no działają na te objawy i te objawy się poprawiają, czyli spada ciśnienie, ale dlaczego? Są skutki uboczne. Tak? Ale dlaczego objawiają się te objawy, że ciśnienie się obniża? Ludzie się już nad tym nie zastanawiają. A dlaczego? Ano dlatego, że naszą gęstą krew te tabletki rozrzedzają. Krew robi się wodnista i wtedy serce łatwiej pracuje i się obniża ciśnienie i ludzie myślą, o już teraz zdrowieję, bo już mam ciśnienie w miarę okej. To nie na tym polega. I mówię raz, że do końca życia jest uzależniony od tych tabletek, a dwa, to niestety co miesiąc jest jakaś tam kasa, którą trzeba na te tabletki wydawać, bo to nie jest gratis. Narodowy Fundusz Zdrowia za to nie płaci. Jakie mamy zatem metody naturalne? A no właśnie. Po to jest ta medycyna wschodnia, żebyśmy z niej korzystali. I metody, o których ja mówię, uczę ludzi, to są metody, które znane są kilka tysięcy lat. I tak zwana biofarma, czy jak ich tam nazywają, skrzętnie te metody pod dywanik, jak to się mówi, pozamiatała, żeby ludzie po prostu byli uzależnieni od nich, a nie żeby wyzdrowiali. Wiadomo, że im nie zależy na tym, żeby pacjent zmarł, ale im również nie zależy na tym, żeby pacjent wyzdrowiał. Jak on choruje, co miesiąc kasę zostawia w aptece, to jest wszystko okej, nie? A tu nie o to chodzi. Ja właśnie kiedyś też nie zwracałem uwagi na to, co jem, co piję i prowadziłem przez 30 lat pensjonat taki z restauracją. No i wiadomo, w 90-tych latach weszła do Polski moda na grillowanie. I czasami w tygodniu robiłem dwa razy grilla. No ale niestety, jak się tam ludzi częstuje, to trzeba ich samemu zjeść, próbować, pokazać, że to nie jest jakieś paskudztwo, że ja też to jem, nie? No i tak sobie, wiesz, robiłem te grille co tydzień i tak dalej. I to już będzie chyba z 23 lata temu, gdy rano się budzę, mnie coś jakby głowa boli, źle się czuję. Mówię, o co chodzi? Ja nigdy na nic nie chorowałem, przecież byłem zawodnikiem Górnika Zabrze, mistrzem Polski. Biegałem na średnich dystansach, na długich dystansach, maraton. A tu nagle mi coś czuję, że się niedobrego dzieje, nie? No ale to już było u mnie po 50. No i nie poszedłem oczywiście do żadnego lekarza ani nic, tylko wziąłem aparat, zmierzyłem sobie ciśnienie i miałem już niestety 96/166, czyli już stan podwyższony. No, ale kwalifikowałem się do tabletek. Do tabletek oczywiście, no ale ponieważ znam te metody wschodnie, więc przygotowałem sobie tak zwaną miksturę tybetańską. Po 2 tygodniach już było to gotowe. A po 3 miesiącach stosowania moje ciśnienie było 120/80, książkowe. Czyli można, można. Ale grill odszedł też. A nie, teraz już nie ma grill. Nie. No już wtedy zmądrzałem, bo już wiedziałem, do czego to prowadzi. No bo przede wszystkim, no każdy z nas, który już mija powiedzmy tam tą 50, powinien unikać wieprzowiny. Poza tym powinien się starać człowiek jeść takie potrawy, które jak najbardziej nie są z fermy. Ja u siebie w pensjonacie z
15 lat temu miałem panią, która była u mnie na tym tygodniowym leczniczym pobycie. I ona mi powiedziała, żeby broń Boże w marketach nie kupować podrobów. Bo ona za Legnicą ma olbrzymią fermę kur. 15 tysięcy sztuk kur trzyma. I mówi, że codziennie muszą dawać do tej karmy antybiotyki i sterydy. Żeby nie było zarazy, żeby nie było pomoru, bo ona by splajtowała. No i kurka to je i gdzie to trafia? Do żołądka, do wątróbki, do nereczek. A ludzie kupują, bo smaczne, bo tanie. Ale że tam jest pełno chemii, nie mają zielonego pojęcia. I kiedyś za komuny, nieliczne były takie przypadki, że ktoś na raka zachorował. A teraz w Polsce codziennie średnio umiera ponad 350 osób. Gdzie na przykład w Izraelu na dzień tylko umiera 0,4 pacjenta. Czy polscy onkolodzy nie mogą się porozumieć i z lekarzami z Izraela się dogadać, dlaczego u nich tak mało umiera ludzi, a u nas tak dużo? Ano bo Żydzi są na tyle mądrzy, że nie stosują chemioterapii. Bo chemioterapia nie jest wywiórcza. Ona zabija i zdrowe, i chore komórki. Bo tak przeszliśmy od podrobów do chemioterapii. Skupmy się może na tych podrobach i zaczęliśmy od jelit, od oczyszczenia. A to jest bardzo dużo wiedzy, które teraz dzisiaj zapoczątkowałeś. Powiedzmy może o oczyszczaniu jelit. Jak zabrać się za jelita, a potem przejdziemy do kolejnych tych tematów. Okej. Więc proszę Państwa, ja tylko proponuję ludziom takie metody, które sam na sobie wypróbowałem albo moi najbliżsi. I żeby się właśnie zabrać za swój organizm i zacząć się oczyszczać, to właśnie przede wszystkim, żeśmy powinni oczyścić jelito grube. W jaki sposób? Trzeba gdzieś sobie kupić w sklepie medycznym tak zwany irygator. To jest pojemnik dwulitrowy z rureczką, z zaworkiem. I według Tybetańczyków trzeba robić w pierwszym tygodniu raz dziennie lewatywę. Czyli jak rano się człowiek budzi, idzie do ubikacji, wydali z siebie te nocne rzeczy, to wtedy przed śniadaniem powinien sobie zrobić tak zwaną lewatywę. I to jest bardzo proste, bo można wziąć 2 litry wody, tylko żeby nie była z chlorem, prosto z kranu. I tą wodę podgrzewamy do 40 stopni i zakwaszamy 2 łyżkami stołowymi octu jabłkowego. Wlewamy do irygatora, irygator wieszamy sobie blisko kibelka w łazience i do tego praktycznie nikogo nie potrzebujemy do pomocy, bo trzeba uklęknąć końcówkę przed włożeniem w odbyt, do jakiegoś oleju roślinnego zanurzyć. No i wkładając w odbyt, odbezpieczamy zaworek i to własnym ciężarem ciała, ta woda po prostu pomalutku wchodzi w nasze jelita. Teraz po 7 latach, bo 7 lat temu robiłem oczyszczanie wątroby i jelita grubego i teraz jak pierwszy raz po 7 latach zrobiłem znów lewatywę, to za pierwszym razem nawet mi 0,5 litra tego płynu nie chciało wejść w moje jelita, bo już też były tak zawalone, ale stopniowo, jak coraz więcej tam wchodzi, co dzień to więcej, to jak już nam ileś tam wejdzie tego płynu, to wtedy staramy się z tym płynem jak najdłużej utrzymać go w środku i jeszcze się poruszać albo brzuszkiem poruszać, nie? Tak dalej, żeby tam na tych zakolach, w tych jelitach, to co jest latami zasklepione, przylepione i tak dalej, żeby to się odlepiło i z nas wyszło. Także w pierwszym tygodniu robimy lewatywę raz dziennie, drugi tydzień co drugi dzień, trzeci tydzień robimy to 2 razy w tygodniu i czwarty tydzień 1 raz. Czyli praktycznie po miesiącu czasu dopiero możemy przystąpić do oczyszczania wątroby. Czyli to jest oczyszczenie jelit. To jest oczyszczanie jelita grubego. Najskuteczniejsza i najtańsza lewatywa to jest z własnej uryny. Nie idziemy do kibelka sikać, tylko na przykład sobie do nocniczka czy Andrzeju, gdzieś. Andrzeju, tylko ja bym prosił, bo jeżeli ktoś, drodzy Państwo, będzie zainteresowany, to najlepiej, żeby do Ciebie zadzwonił. Okej. Okay. Drodzy Państwo, nie wszystko YouTube tutaj cenzura pozwala, ale
jest taka forma też i najlepiej, żeby do ciebie ktoś zadzwonił, podpytał co i jak. I się szczegółów może dowiedzieć. W każdym razie mówię, jak już mamy jelito grube oczyszczone, to wtedy dopiero przystępujemy do oczyszczania wątroby. I żeby wątrobę jako taką oczyścić, to tą procedurę musimy powtórzyć 4 razy. Jeśli dziś robimy pierwszą taką procedurę, to za 3 tygodnie następną, za 3 tygodnie następną i za 3 tygodnie następną. I dopiero, bo za jednym razem jeden płat oczyszczamy wątroby. I ja na przykład robię sobie oczyszczanie wątroby metodą doktora Hulda, doktora Andreasa Morica, a jest też jeszcze popularna metoda doktor Huldy Clark, gdzie ludzie też w ten sposób sobie oczyszczają wątrobę. Bo jeśli wątroba jest otłuszczona, jeśli ona już jest niewydolna, to człowiek może mieć 80 różnych chorób i lekarze praktycznie wiedzą dlaczego, skąd. A to jest właśnie od wątroby. Także te 2 organy trzeba przede wszystkim najpierw oczyścić, a później jeśli ktoś ma na przykład naciśnienie tętnicze, no to tak samo jest prosta metoda, którą można sobie wszystkie żyłki i aorty oczyścić. Też jest ona znana kilka tysięcy lat, bo to mnisi tybetańscy ludziom przekazali. I polega na tym, że robię sobie miksturę taką tybetańską. Prawie po 2 tygodniach ona jest gotowa i wtedy dopiero zaczynam oczyszczać cały układ krwionośny. Specjalna procedura jest oczywiście do tego i po 3 miesiącach wszystko jest ok. Następna metoda bardzo ważna w dzisiejszych czasach to jest metoda doktora Ashkara. Bo leczenie tą metodą kosztuje raptem na dzień 10 groszy. I nikt tego nie reklamuje, bo nikt na tym nie może zarobić. A ja sam na sobie tą metodę wykorzystałem, zrobiłem w 2017 roku, ponieważ na jesień zaczęło mnie kolano boleć. No i masowałem, rozcierałem, wcierałem olejki, elektroakupunkturę sobie robiłem do tego przyrząd. No ale zamiast lepiej to coraz gorzej. No więc w końcu poszedłem na prześwietlenie i zdjęcie rentgenowskie wykazało, że jak jest jabłko, to tu jest taka szpara i to jest ok, a z tej strony miałem zwężenie, jakąś taka narość tam powstała, jakichś chyba soli mineralnych. No i już wiedziałem, że to jest początkowe stadium reumatoidalnego zapalenia stawów, więc wtedy sobie zastosowałem metodę doktora Ashkara, neutralnej infekcji absorpcyjnej, NIA. A sam doktor Ashkar, który dla mnie był geniuszem, u mnie właśnie w Sosnówce, gdzie prowadziłem ten pensjonat prozdrowotny, był aż 5 razy. I on swoją metodę opatentował, gdy mieszkał w Nowym Jorku w 1985 roku. I w tym roku chyba też tą metodę sobie zastosował profilaktycznie i był przekonany, że 20 lat będzie miał spokoju. Ale niestety w 2003 roku sam zachorował na raka czustki i był w takim stadium, że pogotowie go szybko na stół operacyjny, część czustki mu wycięto. Jak go wybudzono, poproszono, żeby podpisał, że się zgadza na chemioterapię. A on powiedział, że się na żadną chemioterapię nie zgadza, bo jeszcze chce trochę pożyć, nie jest przygotowany na to, żeby z tego padołu odejść. I jeszcze raz zastosował wtedy w 2003 roku tą swoją metodę powtórnie i dożył do 2021 roku, mając 91 lat. Także sam i ja się przekonałem i wiele innych ludzi, którzy skorzystali z jego metody, bo to jest metoda, która nam oczyszcza nasz wewnętrzny śmietnik, czyli nasz układ limfatyczny, który jest układem zamkniętym i medycyna jako taka akademicka nie ma sposobu na to, żeby ten układ oczyścić. A głównym zbiornikiem tego wszystkiego paskudztwa jest nasza śledziona. I sam doktor Ashkar wielokrotnie powtarzał, że jak człowiek będzie taki masło maślany, on się niczym nie przejmuje, wszystko olewa, wszystko ma gdzieś, nigdy nie zachoruje. Bo żeby zachorować, powiedział, każdy z nas w dzisiejszych czasach ma komórki rakotwórcze, czyli te kancerogeny. Ale czemu jedni chorują, a drudzy nie? Bo żeby zachorować na chorobę cywilizacyjną, to musi być inicjacja.
A inicjacją właśnie jest, jak człowiek żyje w długotrwałym stresie albo gwałtownie czegoś się przestraszy, to jego organizm wtedy wytwarza miliardy wolnych rodników. A wolny rodnik to jest taki atom pozbawiony jednego elektronu. I jak organizm ich za dużo naprodukuje, to one wtedy potrafią przebić się przez osłonę błony komórkowej, tej zdrowej komórki, wytrącają w tej komórce elektron na wyższą orbitę. Elektron nie zdążył wrócić, bo już się tam na następny wolny rodnik wpakował i mówi Aszkar, od tego momentu się rozpoczyna cały proces chorobowy. I gdy ja się już dowiedziałem, że mam początkowe stadium reumatoidalnego zapalenia stawu, no to wtedy sobie zastosowałem jego metodę i dopiero po 2 miesiącach, jak stosowałem tą metodę, zaczął mi ból ustępować, bo ja chodziłem normalnie, jakbym miał, no, kuternoga był, nie? Tak mnie bolało przy każdym zgięciu kolana. A po 3 miesiącach już mi ból zupełnie ustąpił, ale tak jak Aszkar zaleca, że minimum powinniśmy jego metodę stosować 6 miesięcy, tak ja 6 miesięcy stosowałem. Już mam 7 lat spokoju, żadnej tabletki, żadnego zastrzyka, nic nie wziąłem, a noga już wszystko, mogę biegać, skakać. A rentgeny były robione, wykonywane, sprawdzane, co tam się dzieje? Później już nie robiłem, jak mnie już nic nie bolało, no to po co? Był ten pierwszy rentgen, który mi pokazał, co tam jest, jaka jest przyczyna, nie? Także jeśli musimy no już mieć takie problemy, jak już ludzie po 50, po 60, to powinniśmy właśnie no, spróbować zastosować te metody, które są znane, sprawdzone, a no, na dodatek kosztują grosze. I przy tym jeszcze zapomniałem powiedzieć, że przy robieniu lewatywy, jeśli ktoś jest postury twojej lub mojej, to sobie sam to wszystko robi. Ale są osoby, które niestety mają takie brzuszki i wtedy on sam sobie lewatywy nie jest sposób zrobić. Musi mieć pomocnika do tego, który mu tam pomoże, nie? To jest bardzo ważna uwaga. I następną, proszę państwa, metodą na oczyszczanie na przykład żołądka jest też taka metoda 4-dniowa. Gdzie przykładowo zaczynamy sobie ją od poniedziałku. I od poniedziałku, od rana nic nie jemy, tylko przez cały dzień pijemy siadłe mleko, najlepiej od krowy, która chodzi po polu, z wieczornego udoju, bo ja tak właśnie robię. I za ten cały dzień wypijamy około 2,5 litra mleka siadłego. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, no to powinien taki kefir sobie 0% tłuszczu ewentualnie pić i też, żeby tego było 2,5 litra na dobę. I jak czujemy głód, nie bierzemy chleba czy coś, tylko pijemy to siadłe mleko i głód odchodzi. I to jest pierwszy dzień kuracji. Drugi dzień kuracji też od rana nic nie jemy, tylko musimy mieć dobre jabłka, słodko-kwaśne, najlepiej takie, które nigdy nie były pryskane niczym. I z tego robimy sobie przez sokowirówkę 2,5 litra soku. To jest taki sok z musem. I wtedy też nie jemy, tylko właśnie pijemy sobie przez cały dzień ten soczek. Trzeci dzień kuracji bierzemy około 2 kg warzyw. Takie, jakie tam mamy, co u nas rosną. Marchew, pietruszka, seler, no, burak i tak dalej, cebula, ziemniak. I bierzemy 3 litry wody i na wolnym ogniu sobie to gotujemy bez soli. Później do jedzenia tych warzyw ugotowanych ewentualnie ja sobie biorę troszeczkę popieprze, żeby tam taki trochę smaczek był, a do picia mamy ten bulion z tych właśnie warzyw. I czwarty dzień kuracji dla naszego żołądka to jest, bierzemy 0,5 kg kasza gryczana, musi być żadna inna, litr wody i bez soli na wolnym ogniu sobie to tak samo ugotować. I przez cały czwarty dzień jemy tylko tą ugotowaną kaszę, a do picia znów sobie bierzemy albo kwaśne mleko, albo właśnie kefir. I po takiej 4-dniowej kuracji około 3-4 kg tracimy na wadze od razu. Także to jest też, jak ktoś ma za dużo tych kilogramków, to właśnie warto taką sobie przeprowadzić kuracyjkę, gdzie dla żołądka naszego to jest tak, jakby był na urlopie. Andrzeju, ja tu chciałbym dodać, bo oczywiście ty jesteś wprawiony tutaj pod tym względem. Od wielu lat stosujesz te metody i one są dla ciebie czymś normalnym.
wielu widzów i zażywa tabletki i są w złej kondycji zdrowotnej, żeby się nie okazało, że po programie oni rzucą się na głęboką wodę i zaczną robić coś, czego organizm po prostu nie zaakceptuje, prawda? To też należy podkreślić. Tak, bo nie można nigdy nic na hura robić. Do wszystkiego trzeba przyjść z szarymi komórkami, przygotować się. Czy nawet jeśli ktoś się na głodówkę decyduje, to tak samo powinien mieć trochę wiedzy na ten temat, czy nawet u lekarza zasięgnąć tej wiedzy. Tylko że z tymi lekarzami teraz już jest coraz gorzej. Na przykład do ciebie, bo jest tak... Też można do mnie zadzwonić albo przyjechać do Jeleni Góry. Na Bankowej 17 mam swoje studio zdrowia i urody. Ale ty powiedziałeś, przepraszam, że ty prowadziłeś pewnego rodzaju turnusy. No, nadal to trwa, że... Nie, ja właśnie mój pensjonat 2 lata temu sprzedałem. Aha. Dlatego teraz mam trochę więcej czasu, znacznie więcej czasu i zacząłem trochę świat zwiedzać. Czyli teraz wakacje są. W tamtym roku byłem przez miesiąc czasu u szamanów w Kolumbii, bo myślałem, że tam się od nich coś ciekawego dowiem, ale praktycznie oprócz ayahuaski to nic ciekawego oni tam nie zaproponowali. I to, co ja wiem, a oni, no to myślę, że im jeszcze daleko do mnie. A ponadto my powinniśmy korzystać z tych właśnie darów bożych, które są w naszym... wśród naszego otoczenia gdzieś tam rosną, bo my tutaj jesteśmy urodzeni, wychowani i powinniśmy z tego korzystać, co wkoło nas rośnie. To o tym mówił pan Tombak głównie. Tak samo. Ale pan Tombak też tą wiedzę zdobył, będąc w Tybecie. Bo jako młody chłopak, on się urodził w Moskwie. Jego mama była panią doktor i mówi, że już miał chyba 7 czy 8 lat i niepotrzebnie mu ślepą kliszkę usunięto. Więc chyba każda matka chce jak najlepiej dla dziecka, a tam był błąd lekarski. Także tutaj... No, on nie poszedł na medycynę, tylko poszedł na biologię, ale jak właśnie studiował, no to na praktyki jak gdyby pojechał do Tybetu. No i tak mu się tam spodobało, że tam aż 2 lata był i tam nabył tej właśnie wiedzy. Obecnie z tego co wiem, to chyba w Polsce mieszka. Chyba tak i profesurę zrobił w Polsce i książki wydał, no i chyba mu się dobrze w Polsce wiedzie. Także oprócz, no... tych książek Tombaka, no to są wiele innych pozycji ciekawych, wartościowych od ludzi, którzy się właśnie naturoterapią i ziołami od wielu, wielu lat zajmują i mają dużą wiedzę. I ja też od wielu, wielu lat zbieram zioła latem. Mój strych zawsze cały jest w ziołach i na przykład cały rok nie kupuję herbat, tylko ja, moi goście, pijemy herbatki z ziółek, które ja nazbierałem, ususzyłem i jak robię już herbatę, to minimum 3 albo 5 ziół daję i wtedy ja wiem, że ja dostarczam swojemu organizmowi różne mikroelementy i to, co jest nam potrzebne. Ja mam taki trochę przykry przykład z mojej własnej rodziny, bo mój szwagier, notabene po szkole aktorskiej, chyba już ja wiem, z 50 lat, jest wegetarianinem. I jemu się wydawało, że jak będzie wegetarianinem, to będzie żył do 100 iluś lat, w zdrowiu i tak dalej. A on jest młodszy ode mnie o kilka lat, a już teraz jest Parkinson i wrak człowieka. Dlaczego? Może geny? Nie. Bo jego siostra i tak dalej nie jest wegetarianką i normalnie wszystko jest cacy. Tylko, że my jesteśmy zbudowani z ponad 80 pierwiastków. I ja uważam, że naszemu organizmowi powinniśmy dostarczać różne mikroelementy. A skąd je mamy mieć? Ano z pożywienia, ale z pożywienia, które jest w miarę ekologiczne. Unikać właśnie jak najwięcej mięs. Jak już, to kurczak ze wsi, co kurka chodzi po grzędzie. Jajka od kurki, która właśnie chodzi sobie po grzędzie i to jajko jest i zdrowe, a na dodatek... Jeszcze też przy okazji mi się przypomniało, mogę taką tajemnicę zdradzić, że takie jajko, jak to się mówi, ekologiczne, jak je zużyjemy, to skorupek, broń Boże, nie wyrzucać. Skorupki trzeba dać na okno, słoneczko wysuszy, zmiażdżyć, zmielić i mamy naturalne wapno, które ludzki organizm w 100% przyswaja.
wapno, które my kupujemy, ludzie, ja nie wiem, ale ludzie kupują w aptece, to jest wapno chemicznie robione. I tylko 10% organizm to przyswaja, a w 90% zawala nam organizm. I takim przykładem, jak to działa, te wapno naturalne, była moja mama. Bo jak miała 90 lat, to pani doktor jej zleciła wszystkie badania, krew, moczy i to wszystko. No i wyniki wykazały, że ma osteoporozę. Na co lekarz powie, jak ktoś ma osteoporozę i 90 lat, to już koniec. Bo medycyna nie zna sposobu, żeby człowieka z tego wyciągnąć. I jak ja się dowiedziałem, a mama do 100. roku życia mieszkała w Tarnowskich Górach, tam gdzie ja się urodziłem, więc jak się dowiedziałem, że ma osteoporozę, to mówię: mamo, tam chodzisz na ten ryneczek niedaleko twojego domu, a tam 2 razy w tygodniu jest ryneczek i przyjeżdżają kobiety ze wsi z masełkiem, ze śmietanką, z jajkami i tak dalej. To mówię: jak te jajeczka kupisz, to jak je zużyjesz, to nie wyrzucać, ususzyć, zmiażdżyć i później taki już jakby mąkę, ten wapń dziennie do zupy po łyżce małej sobie dawaj. Wymieszać, tego się nie czuje i naturalne wapno organizm wchłania. Mama miała 100 lat, pani doktor znów jej zleciła wszystkie badania. No akurat w tym czasie przyjechał mój brat, który mieszka w Niemczech. I mama mówi do niego: weź Norbert, pojedź tam do tej laboratorium i te wyniki weź zawieź tej mojej pani doktor rodzinnej, bo ona już na nie czeka. No i brat pojechał, zawiózł, za pani doktor patrzy. Od razu na telefon i dzwoni do laboratorium. Co wyście mi dali za wyniki? To nie są wyniki pani Gertrudy, bo tu nie ma żadnej osteoporozy, a ona przecież na osteoporozę choruje. A ta babeczka z tego mówi: pani doktor, ja sama doskonale znam panią Gertrudę i wiem, że miała osteoporozę i sama byłam zdziwiona, czemu teraz nie ma osteoporozy. Ale to nie są pomylone, mówi, wyniki, to na 100% są wyniki od pani Gertrudy. Czyli można z osteoporozy wyjść? Można. Ale trzeba naturalne wapno jeść, które notabene nic z nas nie kosztuje. Nie musimy iść do kolejki, do apteki i tak dalej, tylko trzeba to stosować. Andrzeju, bardzo dużo informacji. Myślę, że na początek to tyle wystarczy. Ja bym chciał, żebyś podał kontakt do siebie, bo do ciebie można również przyjechać pod Jelenią Górę. Ja w Karpaczu mieszkam, tam mam willę, mam pokoje do wynajęcia również. To jak jest kontakt do ciebie, gdyby ktoś chciał przyjechać, porozmawiać, spotkać się, żeby skosztować trochę tej nowych metod naturalnych? Nie? Czemu nie? A więc mój namiar telefoniczny to jest 509-663-241. A strona internetowa jest www.karpacz, małą literą wszystko oczywiście pisane, pokoje-u-szamana.pl. I tam wszystko widać. Karpacz, pokoje-u-szamana.pl. Bardzo proste. Tak, w Karpaczu na ulicy Skalnej 55B jest mój domek. Można wypocząć. Można odpocząć, można się dużo dowiedzieć. Mam saunę, mam specjalną wannę dwuosobową z hydromasażem. Koncerty na miejscu gongów też jeszcze. Tak samo, gongi tybetańskie i jest tu, można kogoś wymasować, a przede wszystkim jestem refleksologiem i jak robię masaż refleksyjny stóp pacjentowi, to za te pół godziny od razu wiem, co komu dolega, bo Stwórca nas tak genialnie skonstruował, że każdy z nas, czy chce, czy nie chce, ma w swoich stopach 54 receptory, które odpowiadają za wszystkie nasze układy wewnętrzne. I jeśli tu się coś niedobrego dzieje, to automatycznie receptor na stopie się powiększa. Ja, znając, który receptor za co odpowiada, od razu wiem, który organ potrzebuje pomocy. Także jest prosta i genialna metoda, szczególnie dla facetów starszych, którzy na przykład zostali wdowcami, albo których żona mówi, że ją bez przerwy głowa boli. No i brakuje czego? Największego daru Bożego, jakim jest co? Nie wiesz? Seks. No, miłość. No, seks. Największym darem Bożym jest miłość i seks. I facet, który nagle mu się urwało to, najczęściej zaczyna chorować na prostatę. A badanie jest niezbyt przyjemne, bo tam do tyłka i tak dalej. A u mnie, ja dotykając 2 punkty na stopach, od razu wiem,
co komu dolega i czy ma facet problem z prostatą, czy nie. To ja się kiedyś poddam tutaj. Nawet, nie ma problemu. Niekoniecznie moją prostatę zbadywał na stopie, ale dlaczego nie? Tym bardziej, że rzeczywiście refluksoterapia jest bardzo cenną metodą, którą można poznać organizm. Andrzej Świętek był moim Państwa gościem, naturoterapeuta. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia. Pozdrawiam Państwa.